Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Moim Państwa gościem jest Maciej Falkowski, autor książki Ślachta. Historie z podlasko-mazowieckiego pogranicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nam dziś zostało z zaścianków z tego pogranicza podlasko-mazowieckiego? Jeśli pojedziemy do tego regionu, to myślę, że każdy zauważy coś, co zostało, to znaczy nazwy miejscowości. Bardzo charakterystyczne, dwuczłonowe nazwy miejscowości, które w dawnym województwie łomżyńskim, w okolicach Zambrowa Wysokiego Mazowieckiego od razu wrzucają się w oczy. Natomiast nie są to tylko same nazwy, ponieważ za tymi nazwami kryje się wiele cech tożsamości, wiele historii, które właśnie sprowadzają się do tego, że na tym, na tym obszarze dominującą grupą ludności przez całą właściwie historię i jest tak do dziś, była drobna szlachta, czyli taka szlachta, której czasami zapomina się w głównej narracji o historii Polski. Czyli ludzie, którzy z jednej strony nie mieli poddanych, a z drugiej strony sami nikomu nie służyli. Od wieków po prostu pracowali na swoich gospodarstwach, będąc wolnymi ludźmi. I wiele z cech tych ludzi, chociaż tej grupy dzisiaj już nie mamy, mamy pamięć po niej, wiele z cech tej grupy pozostało z nami do dziś. I one kształtują tożsamość tutejszego regionu. A kiedy skończył się ten ich świat i kiedy ten status przestał mieć znaczenie? To był XIX wiek, czyli czasy pod zaborami. Przede wszystkim to był upadek I Rzeczpospolitej, kiedy oni utracili prawa polityczne, to było pierwsze, a potem zabrano im ten status szlachecki, ponieważ, mniej więcej tak upraszczając, w połowie XIX wieku, każdy, żeby być dalej szlachcicem, musiał się wylegitymować Czyli musiał udowodnić, przedstawić odpowiednie dokumenty władzom, że ma pochodzenie szlacheckie, a więc dalej może cieszyć się z tych przywilejów. Natomiast większość tej szlachty, czyli tej szlachty o której piszę, to byli po prostu ludzie niepiśmienni, nie posiadający żadnych dokumentów. Oni sami wiedzieli, że są ze szlachty, wiedziała cała okolica, cała parafia. Natomiast oni nie mogli tego udowodnić i ten status stracili, więc formalnie w oczach prawa, w oczach państwa, przestali być szlachtą. Natomiast w swoich własnych oczach szlachtą nie przestali być i przez kolejne pokolenia, aż właściwie do połowy XX wieku, oni starali się tę tradycję kultywować i też starali się zamykać, jakby izolować w ramach swojej społeczności, ponieważ żeby podtrzymać swój status, no nie chcieli wymieszać się z chłopami, z włościanami, więc starali się... Nie wchodzić w zbytnie kontakty z wioskami włościńskimi, czyli nie było małżeństw, nie chodzono na zabawy, generalnie izolowano się. Taką grupą, takim wzorem dla tej drobnej szlachty, w wielu wypadkach niedoścignionym, było ziemiaństwo, które co prawda na Ziemi Łomżyńskiej nie było takie częste jak w innych obszarach Polski, ale było. I dla takiego drobnego szlachcica, ziemianin był zawsze punktem odniesienia. Z jednej strony szlachta ta drobna wzorowała się na ziemiaństwie, czyli na przykład na spos sposób ubierania się, zachowania, to żeby dzieci wykształcić, natomiast z drugiej strony takiego ziemiaństwa się bała jak ognia, ponieważ ziemianie no, dbali na ziemię drobnej szlachty, na każde potknięcie, żeby powiększyć po prostu swoje majątki i często te... Ci drobni szlachcicy zadłużali się na przykład, no i nie udało im się spłacać kredytu, więc gospodarstwo kupował lokalny ziemianin. Więc to był punkt odniesienia dla takiej drobnej szlachty. Zwrócił Pan też uwagę na bardzo ciekawą rzecz, która teraz jak sobie pomyślałam, to rzeczywiście tak jest, chociaż nigdy nie wpadłam na to, na tę niechęć do kultury ludowej. Tutaj nie ma zespołów ludowych, nie ma tej tradycji, nie wiem, wycinankarstwa, haftów i, i tak dalej, z czym oczywiście kojarzymy kulturę kurpiowską. Dlaczego? Ona trochę jest. To nie jest tak, że zupełnie jej nie ma, bo zwrócę uwagę na przykład na pieśni pogrzebowe, które w okolicach chociażby Ciechanowca są bardzo rozpowszechnione. Tam jak się pójdzie na wsi na pogrzeb, to ciągle to jest kultywowane. Ludzie śpiewają takie żałobne pieśni. Oczywiście na wsiach też była kultura lodowa w postaci, no nie wiem, wyrabiania koszy wiklinowych, czy jakichś wyrobów z drewna i tak dalej. To było. Rzeczywiście nie było strojów ludowych. Nie było tego, czy pani mówiła, takiego wycinkarstwa, a jeśli nawet było, to nie było to akcentowane. Tak samo jak gwara. Na przykład na Kurpiach gwarę się akcentuje w pozytywnym znaczeniu. Na tych obszarach, powiedzmy, okolice Wysokiego Mazowieckiego czy Zambrowa nie. Raczej się ludzie wstydzą tej gwary. No to wynikało właśnie z tego, że kultura ludowa nie... Wiązała się z pojęciem szlachectwa. Ludzie chcieli się raczej od tego odciąć, od, odciąć od wsi i akcentować inne rzeczy. A ponieważ tej kultury ludowej, jeszcze o jednej rzeczy powiem, to znaczy o narzucaniu w pewnym sensie kultury ludowej w czasach PRL-u. Kiedy to było modne, no mieliśmy Polskę ludową, więc chciano tą kulturę propagować. Na tych terenach to nie spotykało się z odzewem, no właśnie z tych względów. Natomiast no szlachta, która nie, nawet jeśli tą kulturę ludową w jakimś minimalnym stopniu posiadała to jej nie akcentowała i szukała w innym wymiarze swojej kultury, czyli religijności, w patriotyzmie. No dzisiaj też jak się pojedzie w te okolice, to łatwiej jest trafić na jakąś uroczystość z okazji rocznicy jakiejś patriotycznej czy kościelnej, niż na no właśnie jakiś ludowy festyn, gdzie by akcentowano takie stroje, stroje ludowe czy tańce ludowe. Tak rzeczywiście jest. Ale no to jest pewna cecha, nie ma czego na, nie ma na siłę tutaj yy, wydaje mi się wymyślać, tylko po prostu trzeba kultywować inne tradycje. Ziemia, rodzina, kościół to te najważniejsze przestrzenie dla regionu? Tak, myślę, że tak było przez wieki, dzisiaj też tak jest. Yy, rodzina no to jest oczywiste. Ziemia tak, ponieważ ona przez wieki dawała podstawę egzystencji. No bez tego nie dało się wyżyć i o tą ziemię się dbało i do niej się było przywiązanym. Yy, Religia i Kościół, nie tylko religia jako po prostu coś, w co się wierzy, ale jeszcze konkretniej, właśnie przywiązanie bardzo silne do Kościoła Katolickiego i w takim, na takim poziomie lokalnym do parafii. Często, jak się jeździ po tych terenach, no ludzie są silniej na przykład związani z parafią niż z gminą, niż z powiatem, tak? bo ta parafia tu istniała nie wiem, od XV wieku. I ci ludzie od XV wieku chodzili do tej samej parafii. I to było to jest bardzo silne przywiązanie, bardzo silna identyfikacja, więc nie tylko z całym kościołem i z religią, natomiast też z, właśnie z konkretnym kościołem, z konkretnym miejscem. To jest bardzo silne wszędzie. A czy możemy mówić o tożsamości tego regionu i świadomości tej tożsamości na wzór podhalan czy kaszubów? Myślę, że do takiego stopnia nie, ponieważ no tam nie tylko jest to mocno uświadomione, ale jest jakby propagowane, jest znane nie tylko tam, ale powszechnie znane w Polsce. Tak? Jak się powie komuś jestem z Kaszub, jestem z gór, jestem z Hala, to natychmiast się to wiąże z całym zestawem skojarzeń. Jak się powie jestem z Łomży albo jestem z Podłomży, to takiego skojarzenia nie ma. Na pewno jest baza do tego, żeby coś takiego zrobić, natomiast póki co tego nie ma. Myślę, że mieszkańcy dawnego Łomżyńskiego, jeśli mogę tak powiedzieć, mają trochę problem tożsamościowy, bo z jednej strony jest to historyczne mazowsze. Natomiast no jest województwo podlaskie. I, ym... Podlasie gdzieś trochę, no nie chcę mówić, stosuje jakąś taką agresywne wejście w to, w to Mazowsze, ale jest tak, że trochę przykrywa to tożsamość mazowiecką? Tak, tak. Znaczy Dzieje się to, w, wydaje mi się, no w naturalny pewien sposób, bo proszę zwrócić uwagę, że to nie dotyczy tylko Łomżyńskiego, tylko też Suwalszczyzny które jest zupełnie odrębnym regionem i przez całą historię nie była Podlasiem. Natomiast i na samej Suwalszczyźnie i wśród ludzi w całej Polsce już się traktuje Suwalszczyznę jako część Podlasia, no jeśli ktoś mi mówi, że był, byłem nad jeziorem w Augustowie na Podlasiu. To nie jest prawda, bo Augustów nie leży na Podlasiu, mimo że leży w województwie podlaskim, on leży na Suwalszczyźnie, więc jest to jakoś naturalne. Natomiast mimo wszystko Suwalszczyzna jest i tak bardziej w świadomości jako odrębny region z czymś się kojarzy, z jeziorami, z pagórkami, z Puszczą Augustowską, z granicą z Litwą. Natomiast samo Łomżyńskie nie, a wydaje mi się, że warto nad tym popracować. Warto się utożsamić z tym regionem i myślę, że to jest taki apel do lokalnych działaczy, nie wiem, samorządowców, naukowców, właśnie też dziennikarzy, żeby nad tym popracować, bo na pewno jest to warte. Każdy człowiek potrzebuje Identyfikacji nie tylko z rodziną, krajem, ale myślę, że też z miejscem, z którego się wywodzi, żeby był z tego dumny, wiedział, czym ono się różni od innych miejsc i jakoś się z tym utożsamiał. Myślę, że Pana książka może w tym naprawdę pomóc, bo te opracowania naukowe, owszem, one powstają i bardzo dobrze, ale pewnie mniej osób do nich sięga niż do, do takiej książki. Zapytam jeszcze, czy możemy mówić o jakichś specyficznych cechach charakteru ludzi mieszkających na tym pograniczu mazowiecko-podlaski. Myślę, że tak. To, by, to wiąże się właśnie z tą szlachecką tożsamością, tą drobno szlachecką tożsamością. To jest z jednej strony jako pierwszą cechę, pomijając te, o których rozmawialiśmy, czyli przywiązanie do ziemi, do wiary, do, do kraju, do rodziny. Są też takie cechy jak dystans do świata zewnętrznego. Nie wiem, czy użyć tutaj sformułowania zdrowy dystans, to już każdy niech oceni, czy to jest zdrowy dystans, czy nie. Natomiast ja coś takiego odczuwam nawet w sobie, bo moja rodzina w dużej części stąd się wywodzi, czyli takie trochę sceptyczne podejście do świata zewnętrznego. To bierze się z tego, że ten świat zawsze niósł ze sobą jakieś raczej zagrożenia niż coś dobrego. Czyli taka trochę obawa przed tym, co przychodzi z zewnątrz. Lepiej niech przychodzi. Jak przychodzi list, to nie jest otwieranie go z nadzieją, tylko troszkę z obawą. Albo bardzo nóż, z obawą nawet. A nuż to z policji, a nuż to z urzędu skarbowego. Lepiej, żeby on nie przychodził. Jak ja chcę, żeby przyszedł, to ja wiem, że przyjdzie. Natomiast taki nieoczekiwany to nie do końca. Więc myślę, że trochę taka, taki dystans i trochę takie zamknięcie trochę wobec świata zewnętrznego. Ale na pewno tutaj wśród tych cech też wymieniłbym pracowitość. Szczególnie na wsi, ona jest bardzo ceniona i ona zaczyna po wiekach tej pracowitości procentować. Wystarczy pojechać wszędzie właściwie tutaj i widać, jak to się zmienia. No jeśli ktoś pamięta, jak wioski wyglądały 20-30 lat temu, i jak wyglądają dzisiaj, to ta różnica jest ogromna. To nie wynika tylko z większej majetności, to wynika po prostu z ustawicznej, ciężkiej pracy i próbach ulepszania własnego życia. Z tym się wiąże też taka cecha, która może być z jednej strony negatywna, a z drugiej strony pozytywna czyli rywalizacja. Rywalizacja z bratem, szwagrem, sąsiadem o to, żeby mieć więcej krów, o to, żeby mieć wyższy dom, o to, żeby mieć lepszy samochód, o to, żeby lepiej dzieci wykształcić. To jest z jednej strony negatywne, bo budzi negatywne uczucia, tak jak zazdrość na przykład, ale z drugiej strony ona napędza rozwój bo chcemy coś osiągnąć i niekoniecznie musimy kierować się negatywnymi uczuciami tylko po prostu takim, taką pasją do tego żeby ulepszać świat i myślę że to jest ta cecha która też tutaj jest obecna i to drobno szlacheckie dziedzictwo może być nieuświadomione i dopiero w kontakcie na przykład z kimś z zachodu polski okazuje się ojej jaki jestem i nawet o tym nie wiedziałem no tak, wszystko zawsze wychodzi w porównaniu, bo jeśli żyjemy tylko w swoim świecie, no to nie możemy nawet samych siebie dostrzec. Dopiero jak gdzieś jedziemy i rozmawiamy z innymi ludźmi, widzimy jak oni żyją, to dopiero wtedy też możemy popatrzeć na samych siebie faktycznie. Jeśli pojedzie się do, nie wiem, na Pomorze Zachodnie czy na Dolny Śląsk, no to tam ludzkie życie wygląda pozornie tak samo, ale jednak inaczej. Bo po prostu inna jest historia, tam ludzie nie mają takich głębokich korzeni jak tutaj. Więc na pewno to bardzo wpływa na mentalność. Trochę się tutaj śmiejemy też z tej, z tej mentalności, z tej tożsamości. W książce mamy też mnóstwo takich naprawdę poważnych tematów i odniesień, czyli jak chociażby ten świat sąsiadów żydowskich, który nagle przestał istnieć, czy też okupacja sowiecka. O tym się mówi w rodzinach, co się działo, kiedy Sowiet przyszedł, kto jak to przeżył, kto się gdzie schował. To też w pana książce znajdziemy. Tak, ponieważ starałem się w tej książce, która opowiada, na tle historii rodzinnej opowiada historię całego regionu, starałem się uwypuklić, przedstawić takie wydarzenia, takie procesy, które są ważne dla historii tego regionu. Na pewno takim wydarzeniem była okupacja sowiecka, bo te Łomżyńskie dzisiaj jest właściwie jedynym regionem Polski, który tej okupacji podlegał. Reszta to jest dzisiaj na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie. Więc na pewno to. I oczywiście historia Żydów. Którzy przez wieki tutaj mieszkali i którzy w czasie wojny zostali wymordowani. I cały bagaż związanych z tym wydarzeń, postaw ludzkich, historii, bardzo skomplikowany, którego nie, można, którego nie można upraszczać. Nie można upraszczać. Wielu ludzi chciałoby to uprościć, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli pokazać, że wszyscy Polacy byli wspaniali i nic złego Żydom nie zrobili, albo w drugą stronę. Co jest raczej dzisiaj bardziej powszechne, czyli mówić o tym, że no właśnie Polacy są współwinni. Ani to nie jest prawda, ani to nie jest prawda. Jest tylko kwestia odpowiedniego wyważenia tych proporcji, co już jest zadaniem historyków. Natomiast w narracji o tamtych wydarzeniach, znaczy nie można o nich zapominać, bo to jest bardzo ważny element, nie możemy tego wyprzeć. Bo to będzie zawsze z nami, natomiast musimy się starać być po prostu maksymalnie obiektywni. A dlaczego Ślachta? To już odsyłam Państwa do książki. Ślachta, historię z podlasko Mazowieckiego Pogranicza i autor Maciej Falkowski był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.